W dzisiejszym odcinku sprawdzimy sobie, co takiego dodał Minecraft do najnowszej wersji 1.21. Lubię sobie sprawdzać, co nowego się pojawia w Minecrafcie, żeby wiedzieć, prawda, czego nie będziemy mieli na kidowicach, a co fajnego zostało dodane w najnowszej wersji. Ale widzowie, jeżeli chcecie, żebyśmy zrobili może jakąś serię związaną właśnie z wersją 1.21, no to dajcie znać, ponieważ wydaje się być na pierwszy rzut oka ta wersja dosyć ciekawa i wydaje mi się, że ma tutaj kilka fajnych rzeczy, które aż szkoda, że nie ma na starszych wersjach. A w dzisiejszym odcinku towarzyszy mi Jagieł. Dzień dobry. No witam bardzo serdecznie, drogich widzów. Witam, witam. Dobra, słuchaj, sprawa wygląda tak. Musimy zobaczyć, co się zmieniło w tej wersji, więc dzisiaj będziemy korzystać, widzowie, z Game Moda z tego powodu, że po prostu trzeba to sprawdzić. Trzeba to sprawdzić, co się nowego pojawiło, jakie nowe bloki i tak dalej. Więc tak, ja patrząc sobie na to, co tutaj jest, wiecie, nad czym najbardziej ubolewam? Że nie ma na tych starszych wersjach tych bambusowych bloków. Kurczę, to by było takie fajne. To by było naprawdę ideolo. No dobra, zobaczmy, co my tutaj mamy z takich rzeczy. Fajnie to jest posegregowane wszystko od wersji 1.20. Mamy mamy miedziane drzwi, stary. No właśnie, miedziane bloki mamy, no. I miedziane drzwi, które da się otworzyć ręką. Dziwne. Wydawałoby się, że można by było powiedzieć o tym, że to jest coś, co by można było otwierać na dźwignię i byłoby to chyba lepsze, nie? No, chyba tak. No dobra. Wiem, bo to są takie, to jest metalowe. No właśnie, ale no nie, no miedź to jest, no to jest metal, nie? No ale w sensie, no nie wiem, no. No dobra, no w każdym razie jest. Z dźwignią też da się otworzyć. Jakby nie było, nie? Możesz sobie postawić, no tak, i otworzyć, tak, tylko. Mi się te drzwi podobają. Te drzwi, no tak jak mówię, bambusowe rzeczy, które są dodane do Minecrafta, to już było w wersji 1.20, są totalnie przemocne, nie? Uważam, że w ogóle mega fajne. No i tak. I te różowe, dokładnie. No nie, no to jest jak szkoda, że tego nie ma na starszych wersjach, nie? To mi się mega podoba w tej wersji. Dobra, zobaczmy, co jest następnego. Mamy te miedziane bloki na dole, różnego koloru drzwi i tak dalej, bo to wiadomo, miedź zmienia się. Dobra, następna zakładka. W pierwszej zakładce nie ma tak naprawdę nic za bardzo. Poza tymi miedzianymi rzeczami i chyba tym, że te bambusowe zostały bardziej rozwinięte, bo wydaje mi się, że tyle tego nie było. No to ale tak naprawdę wydaje mi się... chyba, nie? Tutaj. Są, ale do tego przejdziemy zaraz. Dobra, zobaczmy sobie tą drugą zakładkę. W drugiej zakładce wszystko posegregowane fajnie kolorami. Mamy te wszystkie shulker boxy tu. Dobra, w drugiej zakładce nie zmieniło się totalnie nic. Jest to samo. Dobra, trzecia zakładka. W trzeciej zakładce myślę, że już powinny być jakieś zmiany ciekawe. To jest ciekawe. W naturalnych blokach, tak? Tak, tak, naturalne bloki. Co to jest? To ja chyba jestem jakiś zacofany, stary. Co? Co to jest? O czym ty mówisz? To jest jajo Cifera, możesz je tak posadzić, widzisz? Jakie wielkie! Jest obrzydliwie duże, no. Ale... Cifer, jak on wygląda? No to jest, zrezm go. A ja tutaj mam, widzę, patrz, jeszcze taki krzaczek. Jaki bawu! No. On nosem będzie zaraz ten szukał, patrz, on tego kwiatka będzie szukał. On te kwiatki, patrz, widzisz, jak gniucha? Tak, szuka. Zaraz jak go znajdzie, to będzie kopał. O, czekaj, ja podstawię mu trochę pod, o właśnie, podstaw pod nos. I zobaczy, uwaga. No i co, minął? Dlaczego? Ale to już było w starszej wersji, stary, to już było w 1.20. Nie wiem, stary, szczerze, do czego służą te bawoły, ale nie jest to jakiś, topowy zwierzak, tak mi się wydaje. Dobra, no tutaj jak widzę, mamy jakiś pitcher pod, nie wiem totalnie, co to jest, ale okej, okay, dobra. Mam. Co? No jedzą. Co jedzą? No i co, dałeś mu? Aha, jest zakochany w tobie teraz. Czyli będą się rozmnażać w ten sposób, no dobra. Ale wiem, że one też tych kwiatków szukają. Ale ja nie wiem, czy one nie muszą być pod ziemią, bo one lubią sobie pokopać. No dobra, nieważne. Dobra, w naturalnych blokach, z tego co widzę, to już chyba też za bardzo nic zostało dodane. Ponieważ zostało dodane tu, może tutaj. O, jest! Pierwsza dodana rzecz, uwaga, tutaj, czekajcie, gdzie to było? Tu. On nie ma tego na tej zakładce? No, obok craftingu myślałem, że to będzie. No, jest, widzowie, dodany nowy crafting do gry, ale nie umiem teraz tego znaleźć, gdzie to dokładnie jest. Ej, no był tu gdzieś ten crafting. Jest tu! Że co dodali? Wielkie doniczki też było. Tak, wielkie doniczki dodali, w nich może coś, znaczy my nie... Chociaż nie wiem, czy my możemy coś schować do środka, czekaj, redstone? Patrz! Co tu się dzieje? Nie wiem, stary, ale chyba ładuję do środka redstone. I teraz czekaj. Tak! Dobra, 36 czyli... redstone było w nim. Tak, czyli ile? 36. No to patrz, ja za każdym razem jak klikam, to tam wkładam redstone, wrzuciłem 4. Ile jest? 4 chyba, jest? Nie? Nie wiem, to jest chyba jakaś lampa. Ale dobra, przejdźmy po kolei, czekaj, jeszcze tutaj chcę zobaczyć, że tutaj coś było. Jest, aha, dobra, to są te lampy, o których ty mówisz właśnie. Chyba to są lampy, albo nie? Czekaj, to są lampy. Zasilmy to. No to wygląda jak lampa.
No. A. No, no, no. Kurde, ładne. Fajne, fajne, fajne. Na pewno ciekawe rozwiązanie. Więc mi się podoba. Ale stary, wiesz co? Czekaj, zobacz, czy coś tu jeszcze dodali w tej zakładce dodatkowego. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że tutaj już jest wszystko to, co było. Jest jakiś ten. Walut. Stary, co to jest? A, dobra, wiem co to jest. Dobra, zaraz do tego przejdziemy. Dobra, zostawiam tego waluta na razie. Następna zakładka, stary. Redstone. Tutaj jest ciekawa rzecz i jest to crafting. Crafting, który nie do końca wiem jak działa, ale wydaje mi się, że można zrobić, jakby wykluczyć niektóre tutaj w nim bloki i sprawić, że możesz craftować rzeczy, których normalnie, jakby, znaczy nie, że których normalnie nie ma, tylko możesz jakby craftować rzeczy automatycznie. Na przykład zaznaczyć, że ma być coś w tym stylu i teraz jakby, że będzie tutaj od góry, jak damy lejek, to, czekajcie, jak dobrze to rozumiem, to tak powinno działać. Weźmy na przykład sobie właśnie redstone. Dobra, i robimy tak, od góry to i dajemy tutaj do środka. No i tak jak myślałem, te co wykluczyłem, nie ma, a do reszty się uzupełnia. Czyli będziemy w stanie stworzyć produkcję jakichś bloków konkretnych i robić automatyczne craftowanie. Pytanie, jak zrobić automatyczne craftowanie? Chyba trzeba zrobić w takim razie tutaj skrzynkę kolejną. Czekaj, gdzie tu są skrzynki? Tu. Skrzynka, dobra. Dajemy skrzynkę w tym miejscu i łączymy ją z lejem. I w ten sposób, czekaj, zabiorę ten reston cały, bo to nie tak, zróbmy produkcję tych, jak to się nazywa, patrz, takie coś, taką produkcję, pyk, pyk. I teraz, czy to działa? O? A nie, przechodzi, tak po prostu przelatuje. Ale to nie trzeba chyba jakoś tak? Jak? Że trzeba zaimplementować to jakoś? Możliwe. Ej, dobra, to jest ciekawe, ciekawa teza. Ale wychodzi na to, że to dalej przelatuje. Czyli nie, ale czekaj, czy tego nie trzeba jakoś zasilić, że jakoś odpalić na zasadzie pyk? Patrz! A, widzisz, no, to? Trzeba uruchomić crafting jakby. Czyli trzeba zrobić zegarek. Nie, patrz, tak. Odpal to teraz, odpal to. Ale teraz. Nie, bo to odpaliłem tylko raz, jakby. Aha. I to zgasło od razu. Więc trzeba by było zrobić tak, i teraz tu opóźnić, i jak dobrze rozumiem, w tym momencie jak ja odpalę pyk, to widzisz, jest zegarek zrobiony, który będzie nam stale craftował coś. I teraz weźmy całe te deski. Nie, stary, to tak nie działa, patrz, daj mi tą majchę, zostawiam. No, rzucam ci, nie wiem, patrz. O co chodzi, ale wpiszę dzień. Uważam, że jest to zrobione tak. I teraz... Aha, że to jest jakby zasilone i to nie chce wchodzić. Chodzi czy nie chodzi? Nie wiem. Dało mi 6 slabów. No dało, nie? Tylko po prostu jakby... Co? Tylko nie... Dziwne. Mega dziwne, ale na pewno jakoś to działa w ten sposób. Wydaje mi się, że to trzeba zrobić zegarek mimo wszystko, żeby to był jakiś mechanizm. Strzałka się tu zaświeca, widzisz? Strzałka się zaświeca gdzie? No, w tym craftingu. No tak, no i właśnie o to chodzi, że teraz trzeba zrobić mechanizm, który... Czekaj, jeszcze raz, bo to mnie ciekawi. Dajemy tutaj do środka masę tych desek. W tym miejscu powinny być te deski, czyli zrobić tak. I teraz zdefiniować to. A i to od razu... Ty, a może to musi być tak od boku? Może. Czekaj, kurczę, chcę to sprawdzić. Dobra, tu. Patrz, działa! Czyli z boku musi być. Tak, ale produkuje nam w tym momencie nie to, co chcielibyśmy. Bo robi w tym momencie jak to się nazywa? Te płytki naciskowe, a my byśmy chcieli co innego. Bardziej opóźnić ten zegar. Tak, bardziej opóźnić zegar, żeby się zdążyło, to... Dobra, tu opóźniam tak. Dobra, i widzisz, i są już, i dobra, no czyli git! I tu z tej strony nam to wyrzuca, co oznacza, że w tym momencie można by było tutaj, w tym miejscu, zrobić coś takiego i automatycznie jak to będzie wyrzucać, to będzie wpadać sobie w te rynienki, wpada w ten pierwszy nawet. Nawet nie trzeba nic więcej robić. Czyli można by było tu postawić skrzynkę, zabrać to, postawić to w ten sposób i już mamy zrobiony mechanizm, który nam automatycznie produkuje pół płytki. No dobra, to jest mega mocne. To jest taka rzecz w tym Minecrafcie, która naprawdę pomoże ze względu na to, że już nie będzie trzeba tego ręcznie robić, tylko że będziesz mógł masowo robić to jakby na dużą skalę. Z tym, że zadajmy sobie bardzo proste pytanie. W jakiej sytuacji to się opłaca? W sumie nie wiem, no do magazynu, nie? Jakbyś chciał, wiesz, przerabiać po prostu.
No może, no może, może, może wtedy jakbyś to chciał przerabiać. No bo realnie, jeżeli ja bym chciał na przykład zrobić sobie pół płytki z tych wszystkich desek, które tu są, to ja po prostu sobie biorę crafting. Trzy przyciski, nie? No, biorę sobie crafting i... Czekaj, gdzie jest ten crafting? Nie mogę go znaleźć. Tu. Biorę sobie crafting, stawiam, pyk i ja mam w sekundę to dosłownie wszystko, nie? I, no, i nie trzeba się za bardzo męczyć z tym, więc... Czy to jest dobra zmiana? Wydaje mi się, że jest to ciekawa zmiana i na pewno jest to... jestem pewien, że jest w tym jakiś... jakby, że, że będzie można, tak, głębszy sens, że będzie można to wykorzystać w jakiś bardzo znaczący sposób, tylko że jeszcze nie wiemy po prostu w jaki. Ale dobra, przejdźmy dalej, zobaczmy co mamy następnego. W tej zakładce z redstone to już chyba wszystko, więc lecimy do Killoffa. Ten sensor zmienili, czy mi się wydaje? Nie, był taki już też, bo jest taki i ten stary. Aha. Jest, są dwa. Ten jest taki bardziej ametystowy, no. Dobra, zobaczmy sobie do narzędzi. W narzędziach chyba się nic nie zmieniło, tak mi się wydaje. A nie, jest tu coś. Wind charge jest jakiś... Nie wiem, co to jest. Jakiś ładunek wiatru. Są nowe płyty. Są nowe płyty takie, jakby to powiedzieć, z tej miedzi. Puśćmy te płyty, zobaczmy co to będzie, jak to będzie sobie grało. Tu i bierzemy, gdzie jest, tu jest to. Uwaga, przesłuchajmy pierwszą płytę. Dobranocka. Okej, okay. Taka dosyć przerażająca bym powiedział. Ja bym przy niej zasnął. No, można by było na pewno. Dobra, zobaczmy tą drugą. No, dobra, kołysanka i budzik, no. Budzik, no. Takie dwie rzeczy. Ej, a ten wine church? Wow! Dobra, stary, już wiem! I to jest do tego chyba. Chyba, albo nie? Weź przełącz się na survivala. Dobra. Uwaga. Ała! Ile dostałeś? Pół serca mam. Co? Ej, dobra, to jest mega mocne. To jest to, o czym ci mówiłem, że to właśnie trzeba z powietrza uderzyć. Pokaż, czyli widzisz to. Jest tak? Pyk. Pyk. Ciul. O, dobra, już żyjesz. Dobra, rzucam ci to. I teraz rzucam też, rzucam ten wiatr. A, już jest ten wiatr. A czym, prawym czy lewym bierzesz? Ten wiatr używasz sobie i tym uderzasz normalnie. Dobra, weź mi wywal bombę. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Uwaga. No, jedno serduszko mi zabrałeś. No co jest? Jakoś źle robię. O, dobra, teraz zostałem. Znaczy serduszko mi jedno zostało. No dobra, to jest mocne. To jest naprawdę mocne. Ej, i nie wiem do czego jakby co jest, do strzała go ściągnąłeś. O kurde. To jest... Mega mocne to jest, ej, szczerze. To jest, widzowie, właśnie nowa broń dodana do Minecrafta. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł dodawać taką broń. Nie wiem, czy to jest jakby, czy to nie odbiera trochę klimatu tego Minecrafta, bo wydaje mi się, że w tym momencie... Pytanie, wind charge się jakoś jakby odnawia, czy jak? Nie, to jest jednorazowego użytku, stary. Jak to zdobyć więcej razy? Kurczę, widzę, że tutaj nieźle chcesz sobie polatać na tym. Ale zastanawiam się, jak to zdobyć... To trzeba ogarnąć jeszcze, stary. Możesz komuś pod nogi rzucić, pa. No tak, tak, mogę... Wow, ej, dobra, to jest fajne. To jest fajne, pyk. Iś, dostałeś, dobra. Ale to nie zadaje żadnych obrażeń, ale mogę zrobić tak, pyk, tu i... Aj, no i ty jesteś na game modzie, to nic nie zrobię. No dobra, ej, ale ogólnie fajna rzecz, wydaje mi się, ciekawa, aczkolwiek nie wiem, czy nie odbiera trochę tutaj takiego klimatu tego Minecrafta i tego, że jednak były te naturalne bronie i tak dalej, ale myślę, że jest to spoko, że twórcy Minecrafta pokombinowali z jakąś inną bronią. Dobra, zobaczmy, co coś jeszcze jest, stary, bo tak patrzę sobie tutaj i... O, dobra, widzę coś, okej, okay, bierzemy to. Bierzemy, uwaga, patrz to. Stawiamy psa i... Aha, najpierw co? Drzwi to otwiera! Co ty gadasz? Patrz! Co jest? Ej, dobra, to jest fajne odkrycie. To jest fajne, dobra, czekaj, z tego psa... Patrz, pyk, możemy go ubrać. Co jest to zbroja dla psa. A można ją kolorować? O! Dobre pytanie. Uwaga! Nie. A w craftingu? No właśnie, w craftingu może, tak. Czekaj, sprawdzimy to. W ten sposób, tu, crafting, pyk, 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 pyk. Można! Czekaj, jak ja mogę to z niego ściągnąć? Dobra, jeszcze jeden pies. Uwaga. I pyk! Ma inny! Ej, dobra, można! To jest mega dobre, ale stary, jeśli chodzi o psy, to nie jest wszystko. Chodź, musimy się przenieść w troszkę inne miejsce. Jesteśmy w tym momencie na biomie Savanna. Windswept Savanna dokładnie się tak nazywa. I uwaga, patrz to, uwaga, pyk! Ale ma fajne kolory. Inny rodzaj psa. Wygląda totalnie... Teraz to wygląda trochę jak hiena. Uwaga, dobra, oswajam go. Jest oswojony. I daj mu teraz ten kubrak. Okej.
No i wygląda tak. To wygląda ciekawie, to wygląda ciekawie, ale stary, to nie wszystko, bo od biomu zależy, jak będzie wyglądać ten pies. I tu mamy akurat dżunglę obok, więc choć pokażę ci kolejnego psa, bo w dżungli również jest całkiem ciekawy. Uwaga, jesteś tu? Gdzie ty jesteś? Jestem. Ja usadzę tego psa, żeby za mną nie latał i uwaga, pyk! Kolejny! A to jest taki pomarańczowy. Tu jest taki fajny, taki taki lew. Trochę wygląda jak lew, ma takie ubarwienie. No, fajne, więc to... ubarwienia, bardzo fajne, za urozmaicenie. Tak, jest to fajne. Ale jest jeszcze, wiem, że może być czarny pies jeszcze, ale ja totalnie nie wiem, na jakim to jest biomie. Ja tylko widziałem, że tak może być, ale nie wiem totalnie na jakim biomie. Spokojnie. Więc widzowie, no to dla was jest misja. Możecie sobie poszukać i dowiedzieć się, na jakim biomie dokładnie będzie czarny pies. No i inne takie psy również, bo w zależności od biomu są różne psy. Na pewno na tej pomarańczowej pustyni jest taki fajny, wygląda jak hiena totalnie. Ale nie wiem, jak się nazywa ten biom. Locate, biom. I teraz jeszcze, dobra, poszukam jeszcze raz. Dawaj, tepnij się do mnie. Tepejagie, uwaga. Dobra, mamy to, uwaga. I sprawdźmy tutaj tego psa. Pyk! No i wygląda jak hiena dosłownie, nie? No elegancko i zbroję zakładamy. No i fajnie i wygląda sobie taki dobra, zawodnik. A ten czarny wydaje mi się, że będzie na... czekaj, locate. Dobra, widzowie, no jesteśmy w tym momencie na biomie, na którym powinny się respić czarne psy, ale tak się składa, że no właśnie się nie respią i mamy takie psy w tym miejscu. No i niestety ciężko jest tym, żeby znaleźć odpowiedniego psa. Ale tutaj na śniegu już są takie. A na śniegu są takie. No właśnie, fajne, że są w różnych miejscach różne psy, ale zależało mi na tym czarnym, bo byłem ciekaw, jak na nim będzie ten strój wyglądał najbardziej, a nie potrafimy go zdobyć. Powinien się respić na tym biomie, ale się nie respi, więc widzowie, może wy sprawdźcie, jak to u was działa i czy się respią, ale na pewno jest to fajna sprawa, że są inne psy i że można zdobyć coś innego również. To mi się naprawdę podoba. Dobra, jeśli chodzi o kolejne nowości, to są nowe podki o Minnow's Bottle i to po prostu są podki, które dają nam efekt Bad Omen, dzięki czemu jesteśmy w stanie wejść do wioski i tak naprawdę od razu rozpocząć najazd, od razu rozpocząć rajd na wioskę i sobie, że tak powiem, powalczyć. I nie wiem, o co chodzi tutaj z tym Bad Omen 4 i Bad Omen 5. Dobra, czekaj, locate w struktur i znajdźmy jakąś w tą... O, ja chcę się pobić na pustyni. Uwaga, zobaczmy to. Tepnij się do mnie, Jagieł. Dobra. Dobra, mamy wioskę, uwaga. Pijemy to i zobaczymy, co się wydarzy, jak ja wypiję najmocniejszą podkę z tych wszystkich. To jest piątka. Bad Omen 5, więc z tego, co rozumiem, to... Iron Golem. Przyda się. Przydadzą się Iron Golemy. A, to jest kolejna nowość. Są jajka Iron Golemów dodane. Dobra, i zobaczmy, czy się odpali tutaj rajd, czy nie. O, tu jest ten biom, na którym są te inne, te psy też. Czekaj, sprawdzę szybko jeszcze. Tak. To już sprawdzaliśmy, nie? Chyba. Tak. Tak, tutaj, tu są te takie, co wyglądają jak hiena. No, mega fajny. Dobra, i co z tą wioską? Rozpoczyna się ten rajd? Powinien się rozpocząć. Muszę tu chwilę w tej wiosce postać sobie. O, jest. Rozpoczyna się. I teraz jestem ciekaw, czy to będzie jakiś mocniejszy rajd, skoro ja wypiłem ten Bad Omen 5. Oho, dzwonią. Dzwonią, jest rajd. Dobra, uwaga, i teraz z której strony oni wylecą? Obstawiam, że tam wylecą. A nie, wylecieli tu. Ja daję wartowników tutaj dwóch. Dobra, o nie, mały biegnie, mały tu ucieka. Dobra, okej, golemy dają radę. Golemy ich, no ale dobra. Ale najważniejsze, czy nie będzie różnić. No właśnie, obawiam się, że nie będzie się niczym różnić, a szkoda. Bo w takim razie, po co są te podki o różnych mocach? Bo tu jest, czekaj, jeszcze raz zobaczmy na te podki. Podka Bad Omen i to jest... Czasowo to się nic nie zwiększa. Bo to jest dalej godzina 40, że to trwa. A zmienia się tylko moc. No nie wiem, nie rozumiem tego. Dobra, uwaga, kolejna fala najazdu. Teraz lecą z tej strony. Lecą, widzę. Dobra, przez wodę, dobra, pomóżmy tu wszystkim, żeby to szybciej się skończyło. Gincie. Dobra, golemy tu atakują elegancko. Dobra, jest, leży. Jeszcze dwóch, gdzie jest dwóch jeszcze? Dwóch, no. A dobra, tu są, widzę ich. Dobra, gincie. Dobra, padły i zobaczymy, czy będzie coś mocniejszego. No kurczę, proszę. Jeżeli to nie będzie nic mocniejszego, no to trochę nuda. To lipa w takim razie. Nie wiem, po co w takim razie są. Niczym nie będzie różniło, niestety. No póki co się niczym nie różni, ale... Ty, śnieżki... Ej, śnieżki zadają obrażenia villagerom! Weź na survivala, gdzie ty jesteś? Patryk, tu jest! O! Weź na survivala, na szybko. Dobra, graczom nadal to nic nie robi, no dobra. Dobra, tu tego dają radę, zabiję go w powietrzu elegancko. Dobra, tutaj się biją z tymi innymi, dobra. I co, ładuje się kolejny rajd, no dobra. Czyli totalnie niczym to się nie różni. Jest tak samo mocny rajd, aczkolwiek, czekaj, oni mają ulepszone te
ulepszone bronie mają, widzisz to? Ale to jest normalne chyba. Tak? Właśnie mam wrażenie, że nie do końca. Ale dobra, mamy Hero of the Village, uratowaliśmy wioskę. No tutaj niespecjalnie wiele się zmieniło, a szkoda, bo mogliby w tych rajdach coś zmienić. Myślę, że mogłoby to być ciekawsze i fajnie jakby to dawało może jakieś inne jeszcze korzyści. Dobra, przejdźmy dalej, zobaczmy co my tutaj jeszcze mamy nowego. W tej zakładce już jest chyba wszystko, a w tej zakładce czy coś tu ja przyszło nowego? Ja coś, patrz. Nie wiem co to jest, ale to jest dziwne. To jest to, to używasz do tego, żeby skraftować. No i to, te dwie rzeczy jak połączysz, to robisz właśnie ten młot. Aaaa. Tak mi się wydaje, wiesz? Chyba tak mi się, tak no, mi się coś kojarzy. Mieć rację, może mogę mieć rację, nie? No, ale wiesz co jest jeszcze ciekawe, co ja tutaj zobaczyłem? Uwaga, patrz to. Muszę znaleźć jeszcze, gdzie jest ten walut. Walut był tu chyba gdzieś, albo tu. Jest, dobra, mam, chodź. Chodź tutaj, stoczymy walkę na śmierć i życie między mną a tobą. Robimy tak, patrz to. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I z drugiej strony, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Proszę cię bardzo, no. Daję ci w tym momencie połowę tych kluczy. Możesz sobie otworzyć te boksy. Opening. Tak, to tak jest, tak jest. I z tego co ci wypadnie, z tego musimy się bić. I tylko dobra. Z tego. I ile tych kluczy mam otworzyć? No nic, tylko raz możesz na każdy blok kliknąć. Więc raz kliknij. Okej. Takie rzeczy mi przyszły. Dobra. Ej, dobra, ja mam fajne. Ja mam mega dobre. Dobra, Badoman mi się nie przyda, to mi się może przydać, Okej. I to mi się może przydać, dobra. Ja dostałem Badoman. No ja też dostałem Badomena. Ja, ale tarczę dostałem, dobra. No, a ja nie mam, no to jest, masz lepiej. Dobra, no to co, gotowy? Ty masz takie bronie? No, mi tak wypadło. No dobra, no to ja bym musiał grać jak... No dobra, no to czekaj, let's go. No to czekaj, start. Ten wiecznie jest, dobra. Okej. Wow! Wow, ale dostałem! Dobra, spokojnie. Dobra. Jeszcze masz łuk? No. Dobra, tu. Dobra, dostałeś, jest git. Dobra, ej, ale... O, ty! Dobra. Aj! Dobra, dostałeś! Ty jeszcze masz jakąś zbroję, kurde! No mi dobrze dało. Dobra, nie mam już chyba... A nie, mam jeszcze, dobra. Dobra, zjedzmy sobie złote jabłko. Jeszcze masz złote jabłko! O, ty! Ja, mi dało, no bardzo dobrze, uwaga, tu. O, co to za używanie? No dobra, to jest git, co to jest git? Dobra, muszę na czas zagrać. O, co ty zrobisz? Co jest, do niego mnie trafić tymi strzałami? No nie. Okej, okay, tu. No, dobra. No ty, a kurczę, co? Nie zasrany dzień do ręki. Ej, ale mega fajne. Można na podstawie tego robić naprawdę bardzo fajne wojenki, takie, że otwierasz na przykład tylko te rzeczy i tylko z tego możesz się bić. I widzowie, jak chcecie jakiś odcinek, gdzie po prostu zbierzemy ekipę i zrobimy turniej bitew z takiego właśnie dropu, no to dajcie znać, może taki odcinek nagramy. To jest naprawdę mega fajne. A jak już jesteśmy przy tych boksach, które tutaj mamy, to jest jeszcze jeden boks, który istnieje również w tej grze, ale pokazać go musimy wam go w innym miejscu. Jak widzicie widzowie, jest nowa struktura podziemna i jest to właśnie takie coś. Ja to właśnie obserwuję na Spectatorze, jak to wygląda. I właśnie w tym miejscu możemy w takich miejscach jak to znaleźć... O! No wpadłem w ścianę. Możemy znaleźć miejsce, w którym możemy wykorzystać właśnie te klucze, ponieważ jest klucz jeden taki i jeden taki. I teraz ten klucz jest do tego, co my otwieraliśmy, czyli właśnie do takich boksików. I z nich nam wypada jakiś różny lucik. Jest kilka rzeczy i można to otworzyć tylko raz. Z tego co wiem, to się zamknęło teraz. Jak widzicie, w środku są jakieś rzeczy i ja już tego nie mogę otworzyć drugi raz, ale Jagieł by to mógł otworzyć drugi raz, więc tak to wygląda. Ale jest jeszcze jeden taki boksik, który jest możliwy do otwarcia. I on, o, w takich rzeczach mogą się też chować jakieś rzeczy. Dobra, te ramki, to jest mega dobre. To tak szkoda, że tego nie ma w Minecrafcie. Gdzie? Ja też znalazłem, ja też, tu. Tu widzowie jest, o patrzcie, to się zaświeciło. Jak ja to wziąłem, jak się zbliżyłem, ale fajne. Dobra, klikamy, pyk. Uwaga, i co tu wypadnie? Jakieś strzały, mamy znowu Badomena, a nie, co, a tak, to jest Badomen i tyle? Co stary, dostaję taki syf tu dostałem z tego, aczkolwiek powinien z tego lecieć w sumie chyba lepszy lód niż normalnie, ale jakoś mi nie poleciał, no trudno, ale jak widzicie jest coś takiego i jest również nowy mob, który nazywa się, uwaga, chyba Wind coś tam było, nie, albo jakoś tak? Albo nie, to był Breeze, uwaga, Breeze, to był ten Breeze, uwaga, pyk, jakaś trąba powietrzna, co on robi dawaj, takiego? Dobra, czy on mnie bije?
Wow, ale mi wywalił. Dobra, naciągamy cięciwę. On bombę dał. O nie, nie da się go tak bić łatwo. No nie dostał, ze strzały nie dostał. Ale nie jest taki silny jakiś bardzo. Chociaż kurczę, no nie, no troszkę. Ej, on odbił moją strzałę, czy mi się wydawało? Jakim cudem ja się zatrułem? Dobra. No, nie, go łapą. Jest dosyć silny, ale. Ale nie aż tak bardzo, jakby ale miał on jakiś. Nie robić, że no, nie zadaje wrażeń. Tak, on tak lata z niego, to będzie się raczej zdobywało właśnie te. Jak to się nazywa? Te. No ten wiatr, ten odłamek wiatru, tak to można nazwać. Ej, znalazłem jeszcze jedną płytę, uwaga, słuchamy jeszcze jednej płyty. Dobra. Co to jest? Kołysanka do snu, kolejna. Znowu kolejna kołysanka, serio? Ty, tu jest więcej tych płyt nowych. Tu jest jeszcze taka, tej też nie było. Dobra, to jest ciekawe, a ta? O, płyta chyba się zaczęła. O! O, leci. O, ta jest fajna. To jest fajne. No więc widzowie, są fajne rzeczy w tym Minecrafcie dodane, na, jak najbardziej mi się to podoba. Mamy również jakieś trial spawnery i zwykłe monster spawnery, nie wiem totalnie o co w tym chodzi. Na pewno będziemy chcieli poznać tą wersję lepiej, zobaczyć o co tutaj, można robić i tak dalej. Tu jest, widzę jakiś jeszcze, zobaczyłem jakiś wózek. Czy to jest, z czym to jest? To jest z piecem? A tak, to jest piec, no dobra. No więc to już było, nic nowego. Jak widzicie, no to chyba, to jest chyba wszystko, co jest z tej nowej wersji. Czy ta nowa wersja mnie jakoś zachwyca bardzo? Nie jest jakaś taka, że wow, żebym nie wiadomo jak bardzo się cieszył, ale fajne są nowe zmiany, nowe rzeczy. Mi się podoba. A tobie? Mi też, bardzo fajne.